Zakony rycerskie były bardzo popularne w okresie średniowiecza. Powstawały na wyraźne życzenie Kościoła rzymskokatolickiego. Stąd też spływające na nie łaski i przywileje ze strony papiestwa. Gdy mowa o zakonach rycerskich, pierwsze skojarzenia niosą nas do templariuszy czy joannitów. W naszej historii mocne piętno odcisnęli krzyżacy, przez stulecia kształtując losy Polski. Jest jednak jeszcze jeden zakon, zapomniany, acz równie istotny z perspektywy późniejszej Rzeczpospolitej. Był to rycerski zakon braci Chrystusa w Liwonii, znany szerzej jako zakon kawalerów mieczowych. Powstanie zakonu kawalerów mieczowych datuje się na sam początek XIII wieku, kiedy to w 1200 roku doszło do kooperacji sił niemieckich, gdzie królem był Filip Szwabski, duński, gdzie władał Kanut VI oraz arcybiskupa Luntu, Absalona, który zwany był również młotem na pogan. W wyniku tej inicjatywy chciano rozbić estońskich oraz kurlandzkich piratów napadających na statki handlowe u wybrzeży przede wszystkim Zatoki Fińskiej. Idea zbrojnej walki z poganami była kontynuowana przez biskupa Bremy, Alberta von Buxhoffena, założyciela miasta Rygi, który w latach 1202-1203 założył na tych terenach właśnie omawiany przez nas zakon kawalerów mieczowych. Nazwa bractwa pochodzi od symbolu charakterystycznych czerwonych mieczy umiejscowionych na płaszczach rycerzy. Głównym celem zakonu kawalerów mieczowych była walka z pogańskimi Estami, Kurami, Liwami, Semigalami, Żmudzinami oraz Litwinami. Jednak wkrótce oprócz batalii chrystianizacyjnych wymierzonych w pogan, rycerze zakonni za cel obrali również sobie książąt ruskich. Wyznający prawosławie Rusini byli solą wokół katolickich wojowników. Chęć narzucenia wiary obrządku rzymskokatolickiego doprowadziła do eskalacji konfliktu w regionie. Zakon kawalerów mieczowych od początku swojego istnienia nie miał łatwego życia. Można by wręcz założyć stwierdzenie, że miał, kolokwialnie mówiąc, pod górkę, a wszystko to ze względu na osobę swojego założyciela, biskupa ryskiego Alberta von Buxhoffena, który to starał się traktować rycerzy zakonnych bardziej jako własną prywatną armię niż do celów walki z pogaństwem. Powodowało to narastanie konfliktów pomiędzy duchowieństwem a braćmi zakonnymi. Również niesprawiedliwy podział ziem zdobytych przez zakon, gdzie 2/3 terenów przypadały biskupowi ryskiemu, a reszta zakonnikom, powodowały otwarte konflikty. Czasami wręcz kawalerowie mieczowi nie otrzymywali ziem, otrzymywali rekompensatę finansową za te ziemię, jednorazową rekompensatę, a i o to trzeba czasami było się wykłócić, wyszarpać wręcz te tereny bądź te kwoty z rąk biskupa ryskiego. To wszystko powodowało wzajemną nieufność, nawarstwianie się konfliktów, których eskalacje bardzo często następowały poprzez wręcz najeżdżanie przez zakon kawalerów mieczowych dóbr biskupa ryskiego. Również odcięcie od przypływu gotówki, przypływu pieniężnego zakonu kawalerów mieczowych powodowało nakładanie coraz to większych zobowiązań finansowych na podbite ludy, a to w konsekwencji prowadziło do otwartych buntów i walk z autochtonami, co nie służyło żadnej ze stron. Dodatkowo działalność von Buxhoffena była źle odbierana przez stolicę apostolską. Papiestwo niechętnie patrzyło na samowolę biskupa Rygi, tworzącego instytucję i oddziały zbrojne bez zgody Rzymu. To właśnie w imieniu von Buxhoffena, a nie papieża, musieli działać kawalerowie mieczowi, ponieważ to właśnie biskup Rygi sprawował władzę boską na terenie Inflat. Z tego powodu zakon kawalerów mieczowych traktowany był z rezerwą i nie mógł liczyć na takie same względy i przywileje, jakimi cieszyli się chociażby krzyżacy. Stawiani jako wzór, pruscy zakonnicy odznaczali się przynajmniej formalnie lojalnością wobec papieża.
Zakon Kawalerów Mieczowych nie był więc sam w sobie potężną organizacją. Ilość braci zakonnych w najkorzystniejszym okresie w historii organizacji to maksymalnie raptem 180 rycerzy. Z tego powodu resztę armii tworzono z tzw. turkopoli, czyli miejscowej ludności w służbie zakonu oraz zagranicznych gości szukających przygód, sławy i bogactw. Z ich pomocą można było stworzyć nawet 13-tysięczne wojsko, co było już pokaźną liczbą. Jednak od momentu pojawienia się krzyżaków na ziemiach pruskich, to właśnie ten zakon stał się bardziej atrakcyjny dla przybyszów, głównie z ziem niemieckich, przede wszystkim ze względu na bliskość do Rzeszy. Kawalerowie mieczowi, usytuowani gdzieś na dalekich północnych rubieżach, przestali być atrakcyjni dla europejskiego rycerstwa. Organizacja zakonu kawalerów mieczowych wzorowana była ściśle na zakonie templariuszy, a podstawą ich działań i funkcjonowania było dzieło Pochwała Nowego Rycerstwa autorstwa Cystersa świętego Bernarda. Na czele zakonu stał wielki mistrz, a jego zastępcami był wielki komtur, wielki ekonom dbający o gospodarkę zakonu, wielki szatny, którego zadaniem było dbanie o uzbrojenie rycerzy oraz wielki marszałek. Typowy dzień w zakonie prezentował się mniej więcej w następujący sposób. Zakonnicy budzeni byli przed świtem, aby odprawić matitunum. W ciągu dnia rycerze winni byli modlić się co 3 godziny we własnym zakresie, a dzień zamykano nieszporami oraz ostatnią modlitwą dnia kompletą. Przyjmuje się, że rycerze zobowiązani byli do modlitwy mniej więcej 7 godzin dziennie. Resztę dnia poświęcano ćwiczeniom sprawnościowym i pracom porządkowym w swej siedzibie. W piątki oddawano się tak zwanej dyscyplinie, czyli innymi słowy biczowaniu. Pomimo szlachetnych założeń zakonu, kawalerowie mieczowi cieszyli się niezwykle złą opinią, nawet wśród swych sprzymierzeńców. Na porządku dziennym były pijatyki i pospolite przestępstwa. Instytucje zakonne starały się zachować dyscyplinę systemem kar, jednak jak widać nie przynosiło to należytego skutku. Do najcięższych występków należały posiadanie własności prywatnej, przekupstwa, przystąpienie do zakonu, dezercja z pola bitwy, apostazja, homoseksualizm i zoofilia. Sytuacji nie poprawiał fakt, że coraz mniejsza ilość rycerstwa w szeregach kawalerów mieczowych skutkowała przyjmowaniem do bractwa kogo się dało, bez sprawdzania pochodzenia i motywów kierujących takim delikwentem. W wyniku tego do zakonu dostawali się pospolici przestępcy oraz awanturnicy. Nie szokuje więc tak mocno fakt, że pierwszy wielki mistrz, Venno von Rochbach, nie zginął na polu walki, lecz został zamordowany przez pijanego rycerza Wigberta Soesta. To, co wydarzyło się 22 września 1236 roku na bagnach pod Szawlami, jest dla Łotyszy i Litwinów tym samym, co mniej więcej dla nas bitwa pod Grunwaldem i pokonanie krzyżaków. Natomiast w przeciwieństwie do wiktorii sił polsko-litewskich nad zakonem krzyżackim, kawalerowie mieczowi zostali całkowicie eksterminowani, a sam zakon tak na dobrą sprawę przestał już istnieć. No ale po kolei. W roku 1236 papież Grzegorz IX wydał bullę obwieszczającą krucjatę przeciwko Żmudzi oraz Litwie. Rozpoczął to oficjalnie przygotowania do kampanii skierowanej w pogańskie ludy z tych terenów. Jeszcze przed wymarszem wojsk wielki mistrz zakonu Wolkin von Winterstedt miał wątpliwości co do całego przedsięwzięcia. Jego zdaniem jesienna aura wydatnie zmniejszała szanse powodzenia całej operacji. Obfite deszcze, które nawiedzały region, powodując grząskość terenu, były zagrożeniem dla ciężko zbrojnych rycerzy
oraz ich dobytku. Swojego mistrza poparła również starszyzna rycerska, jednak przybyli z Holsztynu goście rycerscy nie chcieli nawet o tym słyszeć. Ich zdaniem bezowocne tkwienie w twierdzy i oczekiwanie lepszej pogody było niedorzeczne. Przywódcy przyjezdni, hrabia von Dannenberg oraz szlachcic von Hasseldorf bagatelizowali wszelkie zagrożenia wymieniane przez rycerzy zakonnych. Oczekiwali szybkiej i bogatej włupy oraz spektakularne triumfy kampanii. W końcu wielki mistrz musiał ustąpić, wszak goście z Holsztynu aktywnie wspierali zakon finansowo i materialnie. Nie można było więc podkopać tego zaufania, a już na pewno nie w obliczu coraz to głośniejszych pogłosek o papieskiej decyzji przyłączenia kawalerów mieczowych do zakonu krzyżackiego. Rad nierad zapadłej decyzji von Winterstedt musiał spełnić życzenie niemieckiego możnowładztwa. Żmudzini działali natychmiast. Na wieś o koncentracjach wrogich wojsk wielki książę Żmudzi, Wykind, wysłał gońca do wielkiego księcia Litwy Mendoga z informacjami. Nietypowa pora rozpoczęcia wyprawy zaalarmowała Litwinów, ponieważ spodziewali się oni, że zakon kawalerów mieczowych będzie chciał walnej rozprawy ze Żmudzinami. Stąd decyzja Mendoga o wysłaniu ponad 2000 wojsk i objęciu nad nimi dowództwa naczelnego. Wielki mistrz zakonu obawiał się jednak bardziej Wykinta, który był bardzo zdolnym strategiem i dowódcą i nieraz zadawał łupnia rycerzom krzyżowym. Początkowo kampania układała się po myśli rycerzy krzyża. Udało się złupić i spalić kilka żmudzkich wiosek. Wydawało się, że nic złego nie może się już stać. Nawet intensywne deszcze, których tak bardzo obawiał się Wolkin von Winterstedt, nie stanowiły wielkiego problemu, chociaż oczywiście ograniczały mobilność ciężkich oddziałów oraz taborów. Wielki mistrz uznał, że wytyczne kampanii zostały spełnione i należy czym prędzej udać się z powrotem do twierdzy Wengen. Jednak innego zdania byli goście z Holsztynu. W ich mniemaniu należało kontynuować akcję, choćby ze względu na niezadowalającą ich ilość zdobytych łupów. Wkrótce więc bracia zakonni oraz ich sojusznicy natrafili na połączoną armię żmudzko-litewską. Rzecz miała miejsce na bagnach, prawdopodobnie w okolicy dzisiejszej miejscowości Szawle na Litwie. Stanęła tam licząca 3000 wojowników armia, w skład której wchodziło około 60 rycerzy zakonnych, ponad 100 rycerzy gości z Holsztynu wraz ze swymi pocztami, 2500 Turkopoli oraz posiłki księcia Pskowa w liczbie 400 zbrojnych. Po drugiej stronie zgromadzili się Żmudzini i Semigalowie. Później dołączyli do nich Litwini na czele samego wielkiego księcia Mendoga. Liczba ich wojsk przewyższała koalicję zakonników krzyżowych. W szeregach chrześcijańskich wojowników na nowo powstał konflikt. Wielki mistrz przekonywał, by pokonać drogę przez bagna pieszo i szybkim, niespodziewanym atakiem zaskoczyć pogan w otwartym polu. Jednak znów Holsztyńczycy nie chcieli słyszeć o zejściu zwierzchowców i zostawieniu swych drogocennych łupów na ewentualną stratę, na pastwę pogan. Zdecydowano się rozbić obóz i spędzić tutaj noc. Następnego dnia jednak pogańscy wojownicy podeszli pod obóz rycerzy, atakując go. Lekko zbrojni wojownicy, głównie Turkopole i posiłki ruskie, którzy ewakuowali się na samym początku bitwy, zdołali ocaleć. Natomiast ciężko zbrojni bracia zakonni i goście holsztyńscy ponieśli śmierć. Porażka zakonu była druzgocąca, była istną eksterminacją nietypową na tamte czasy. Kto nie zginął od miecza, strzał z łuków czy pik, tonął w bagnach. Dziś dzień 22 września jest świętym Dnia Jedności Bałtów, które zostało ustanowione przez parlamenty Litwy i Łotwy. Bitwa pod Szawlami była symbolicznym końcem istnienia zakonu kawalerów mieczowych. Pozostałości bractwa zostały wchłonięte przez pruski zakon krzyżacki, przyjmując jego zasady organizacyjne. Specjalną bullę nawołującą zakonników zakonu kawalerów mieczowych do natychmiastowego przyjęcia reguły krzyżaków wydał papież Grzegorz IX. Jednak nie oznaczało to końca bractwa krzyżowego na tych terenach.
Od tej pory w miejsce rycerzy zakonu kawalerów mieczowych powstał zakon krzyżacko-inflancki. Ale jego dzieje to już materiał na inną opowieść.